Polskie Radio Rzeszów. 10. edycja plebiscytu Werbel, jubileuszowa edycja. Przypominamy w naszych audycjach laureatów poprzednich edycji tego plebiscytu. Cofamy się teraz do roku 2014. Wtedy to grupa KSU płytą Dwa Narody zdobyła werbla od jurorów, a także werbla publiczności. Eugeniusz Syczka, Olejarczyk. Witam serdecznie. Witam cię. Powiedz słów kilka na temat kulisów wtedy powstania płyty Dwa Narody. Płyta jest tutaj właśnie. Ona jak zwykle długo powstawała, jak to u mnie bywa. To było tak, że przed wydaniem tej płyty, ta płyta była zrobiona w jakichś 50%. Mhm. I nagle jednak zdecydowałem, żeby po tylu latach nagrać tą płytę. Dlatego tak dużo utworów jest. Stwierdziłem, że po takiej długiej przerwie należałoby trochę tych utworów zamieścić. Trochę przesadziłem, co prawda. Jak pojawił się Rozbity Dzban, pierwszy singiel z tejże płyty, no to publiczność oszalała. Taka jest prawda. No, hulało to po radiach. Nie da się ukryć. Ja bym powiedział, że Rozbity Dzban to jest drugi po moje Bieszczady hit grupy KSU. No jest melodyjny, klimat jest odpowiedni. Mhm. Wiem, że tu jakieś innowacje na tej płycie zostały zastosowane w kwestii dźwięku, tak? W tym czasie grał już z nami Kondrat Oklejewicz, flecista z zespołu Matragona. No i zaproponował mi, że może jakieś instrumenty z Matragony wykorzystamy. Wykorzystaliśmy chyba wiolonczelę wtedy, harfę. Już nie pamiętam, co tam dokładnie za instrumenty, ale to był jeszcze ten skromniejszy skład Matragony. Obecnie jest o wiele większy. A pamiętasz słynny koncert werblowy w Plusie? Nie w Plusie, przepraszam. To było w klubie Pod Palmą. Tam no, publiczności sporo przyszło. Pamiętam. Zabawa była pyszna. No fajnie było. A czy możesz zdradzić... W ogóle w Rzeszowie na koncertach zawsze jest fajnie. A czy możesz w ogóle zdradzić, w jakim nakładzie ta płyta się rozeszła? Bo to był naprawdę prawdziwy hit, jeśli chodzi o grupę KSU. Nie mam pojęcia. Nie masz takich danych. Ale wiem, że jak zwykle KSU się sprzedaje, pierwszy nakład schodzi, a później powoli cały czas schodzi. No, myślę, że gdzieś koło 10 tysięcy chyba zeszło. Dobrze, czy ten plebiscyt w jakiś sposób, to zwycięstwo wam pomogło? Jeszcze? Chociaż co tu pomagać? Tak, mi się wydaje, że ogólnie Radio Rzeszów, wasze audycje najwięcej nam w tym regionie pomagają, jeżeli chodzi o koncerty. Bo jednak wpuszczacie KSU od czasu do czasu, a jak płyta wychodzi, to częściej. No i w okolicy zapraszają nas na różne koncerty. Imprezy. Tak. Czasami dwa w ciągu jednego dnia gracie. Sam byłem świadkiem. Czasami. No, a już było tak chyba dwa lata temu, że trzy. Trzy? Tak, bo graliśmy gdzieś pod Opolem o pierwszej w nocy. Zjechaliśmy tu chyba coś o 18 i chyba o 20 w Sędziszowie. Mm-hmm. Okej. Okay. Dwa Narody to jak na razie ostatni wasz studyjny album. Co teraz? No teraz będzie płyta na 40-lecie. Mam nadzieję, no już nie chcę obiecywać, ale że na wiosnę się ukaże. Bądźmy dobrej myśli. Jakieś 80% płyty już jest gotowe. Mhm. Dobrze, to teraz który utwór zaproponujesz z płyty Dwa Narody, żeby zagrać w radiu? Ja akurat wolę te takie mniej melodyjne. Mniej melodyjne? Czyli na przykład Teledemokracja albo Kiedy Naród Umiera. Ale myślę, że tak, jeżeli to ma lecieć w dzień, to może jednak Rozbity Dzban. Bo to Rozbity jest taki Dzban. Najbardziej też tak myślałem komercyjny i utwór. Tu cię stukałem nogą pod stołem, żeby jednak Rozbity Dzban. Aż mi buty pobrudziłeś. Dobrze. Czystym butem. Syczka KSU, dziękujemy bardzo. U nas Rozbity Dzban. Także dziękuję.